Tytuł kursu. Elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł. Organizacja imprez masowych. Temat. Problematyka organizacji imprezy masowej. Dzień dobry. Chciałbym złożyć wniosek w sprawie organizacji imprezy masowej. Dzień dobry. Postaram się pomóc, ale musi pan wiedzieć, że impreza masowa jest to impreza gromadząca dużą liczbę ludzi. Aby zorganizować takie wydarzenie ze względów bezpieczeństwa, wymagane jest przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych. Czy został pan poinformowany o zasadach, jakie obowiązują przy składaniu takiego wniosku? Niestety nie. Pierwszy raz organizuję taką imprezę. Czy może mnie pani poinformować, jakie dane są potrzebne, żeby móc złożyć taki wniosek? Oto przykład takiego wniosku. Wniosek powinien zawierać dane organizatora imprezy i osób uprawnionych do występowania w jego imieniu oraz dane kierownika do spraw bezpieczeństwa. Ponadto trzeba posiadać informacje na temat miejsca, terminu godzin, charakteru imprezy, przewidywalnej liczby widzów, ceny biletów. Do tego wymagana jest zgoda właściciela, zarządcy obiektu lub terenu miejsca, gdzie ma odbyć się impreza. Zajmijmy się teraz kryteriami organizacji imprez. Imprezy w plenerze odbywają się na otwartym terenie, na przykład boiska, parki, miejskie tereny zielone. Natomiast typowe pomieszczenia zamknięte to sale sportowe, świetlice i kluby. Długość trwania imprezy jest szczególnie ważna ze względów bezpieczeństwa. Imprezy okazjonalne zazwyczaj nie mają związku z poprzednimi imprezami, natomiast jednorazowe powstają jako naśladownictwo podobnej wcześniejszej imprezy. Wydarzenia powtarzalne są silnie powiązane z tradycją w danym środowisku społecznym. Jest to najważniejsza różnica pomiędzy zwykłymi imprezami a tymi masowymi. Impreza jest otwarta, gdy jest dostępna dla wszystkich, bez względu na potencjalnych uczestników, wiek, płeć, sprawność ruchową i tym podobne. Imprezy zamknięte dotyczą określonej grupy ludzi, na przykład uczniów, członków klubu czy mieszkańców sołectwa. W imprezach jednodyscyplinowych dominuje jedna forma rekreacji lub rozrywki, natomiast w wielodyscyplinowych przewidziano różne formy rozrywki. Imprezy mogą posiadać różnoraką formę organizacyjną. Oto kilka z nich. Zostały tutaj wymienione najczęstsze cele imprez masowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.